Będę mu dawała tabletki, obiecała, więc nikogo więcej nie zamorduję. Poza tym wkrótce weźmiemy ślub. Naprawdę go kocham. To taki cudownie delikatny mężczyzna. Arthur Shawcross, o którym z takim uczuciem mówiła Clara D. Neal, jego narzeczona, zabił 13 osób. Seryjny morderca, gwałciciel, kanibal. Wymarzony kochanek, prawda? Arthur John Shawcross urodził się w szpitalu wojskowym w miasteczku Kittery w stanie Maine wczesnym rankiem 6 czerwca 1945 roku, 2 miesiące przed terminem porodu. Był najstarszym spośród czwórki dzieci 21-letniego Arthura Roya Shawcrossa i 18-letniej wówczas Elizabeth Bessie Shawcross. Bessie zabrała małego Arthura 2 tygodnie po jego urodzinach do Watertown w stanie Nowy Jork, do swojej szwagierki. Tam chciała poczekać na powrót męża, który wciąż odbywał jeszcze służbę wojskową. Zamieszkali wszyscy razem w domku na wsi, na północny zachód od Watertown, w pobliżu Brownville, w sąsiedztwie licznej rodziny Shawcrossów. Stąd nazwano ten rejon Shawcross Corners. 13 dzieci z 3 domów wychowywało się wspólnie. Arthur od samego początku nie pasował do nich i nie czuł się dobrze w rodzinnym domu. Moczył się od narodzin młodszego brata, Jimmy'ego. Mówił jak małe dziecko, aż do ukończenia 6 lat. Gdy miał 9 lat, domem Shawcrossów dosłownie wstrząsnęło. Jego matka dowiedziała się, że mąż ma inną kobietę i dziecko w Australii. Urządziła swojemu małżonkowi piekło. Mężczyzna wycofał się z życia domowego, ale nie opuścił rodziny. Arthur nie miał problemów z nauką, jednak w szkole łobuzował i był agresywny. Uciekał z domu do babci, zwracał na siebie nieustannie uwagę. Rówieśnicy i starsze dzieci dokuczały mu, przezywając Odie, co doprowadzało go do wściekłości. On natomiast prześladował młodszych. Późniejsze testy wykazały, że jego IQ wynosiło 86, czyli znacznie poniżej średniej. Stopniowo nauka sprawiała mu coraz większe problemy. Odstawał od reszty klasy. Wciąż moczył się w łóżku, stał się odludkiem, wędrował samotnie po lesie, mówiąc do siebie, wrzeszcząc, uderzając kijem niewidzialne istoty. Szkołę porzucił w wieku 15 lat. Miał obsesję na punkcie seksu, odkąd pamiętał. Opowiadał, że matka zmuszała go do seksu oralnego, gdy miał 7 lat, a potem przez kilka lat kontynuowała molestowanie syna. Istnieje też wersja, że w seks wprowadziła go ciotka Tina, którą zaspokajał oralnie. Od tamtej pory był to jego ulubiony rodzaj intymności seksualnej. Jako 14-latek uprawiał seks ze swoją o 2 lata młodszą siostrą, Ginny, i kuzynką Lindą. Warto dodać, że siostra nie potwierdzała jego słów. Historie o matce i ciotce wyglądają równie nieprawdopodobnie. Jak słyszycie, nie wyrastał w idealnej rodzinie, to jednak jeszcze nie predestynuje do wywołania u kogoś morderczych skłonności. W wieku dorastania, a nawet wcześniej, bezustannie myślał o seksie. Masturbował się często, uprawiał seks oralny z kolegami i koleżankami. Kopulował ze zwierzętami, podobno z krową, koniem, kurczakiem i owcami. Najważniejszy jednak był dla niego seks oralny. Przy penetracji szybko tracił erekcję. Twierdził też, że jako nastolatek został napadnięty przez nieznajomego mężczyznę, który wciągnął go do swojego samochodu i brutalnie zgwałcił. Połączenie bólu i przyjemności stało się dla niego czymś nierozerwalnym. Po porzuceniu szkoły Arthur pracował dorywczo w wielu miejscach.
i dokonywał drobnych kradzieży, na których go od czasu do czasu przyłapywano. W wieku 19 lat ożenił się po raz pierwszy. Małżeństwo trwało tylko 3 lata. Po rozwodzie pożegnał się z żoną i swoim 1,5-rocznym synem, zrezygnował z praw rodzicielskich i nigdy więcej go nie widział. Armia Stanów Zjednoczonych upomniała się o niego w kwietniu 1968 roku. Został zwerbowany do walki na wojnie w Wietnamie. Tuż przed wyjazdem ożenił się po raz drugi z Lindą Neary. Służył w 4. Kompanii Zaopatrzeniowej i Transportowej 4. Dywizji Piechoty. Z wojny nie przywiózł traumy, lecz triumfalne opowieści. Tam nauczył się zabijać. Bezkarnie. Chwalił się, że dopadł 2 młode Wietnamki ukrywające broń w wydrążonym drzewie w lesie. Jednej strzelił w głowę, drugą przywiązał do drzewa. Postrzelona dziewczyna jeszcze żyła, gdy odcinał jej głowę. Umieścił ją na słupie, jako przestrogę dla Wietkongu. Odkroił kawałek mięśnia z uda kobiety, upiekł nad ogniskiem i zjadł. Druga Wietnamka cały czas patrzyła na ten horror, przywiązana do pnia. Z nią uprawiał seks oralny, zgwałcił, strzelił jej w głowę i okaleczył ciało. Przyznawał się też do napaści na inne kobiety i dziewczynki wietnamskie. Trudno ocenić, czy mówił prawdę. Nigdy nie był na pierwszej linii walk. Służył w dziale zaopatrzenia, organizował dystrybucję amunicji, przemieszczając się helikopterem. W dżungli widział wiele, o wiele za dużo, gdy amerykańscy żołnierze poddawali torturom wietnamskie kobiety. Wrócił cały i zdrowy fizycznie do Stanów Zjednoczonych w 1969 roku. Służbę kontynuował w Fort Sill w Lawton w Oklahomie. Po powrocie Linda, druga żona, zauważyła, podobnie jak psychiatra wojskowy, że Shawcross czerpie przyjemność z wzniecania pożarów. Był też agresywny wobec Lindy, zwłaszcza gdy dowiedział się, że wydała wszystkie pieniądze, które przysyłał jej z wojny i spotykała się z innym mężczyzną. Ponieważ podnosił na nią rękę, trafił pod obserwację psychiatry wojskowego. Lekarz sugerował terapię i pobyt w szpitalu psychiatrycznym. Linda jednak nie ufała lekarzom. Należała do stowarzyszenia Christian Science, dla którego źródłem wiedzy jest wiara, a metodą leczenia – modlitwa. Odmówiła podpisania dokumentów, dzięki którym Arthur zostałby wysłany na leczenie. 2 lata później jej niezrównoważony mąż zabije 2 dzieci. Shawcross życie cywile rozpoczął już w nowym miejscu. Wraz z Lindą osiedli w Clayton w stanie Nowy Jork. Żona długo z nim nie wytrzymała. Przestępczy temperament nabierał rozmachu. Shawcross podpalał i dokonywał włamań. Trafił na 5 lat do więzienia w Attica, przeznaczonego dla najbardziej niebezpiecznych przestępców. Po 6 miesiącach, we wrześniu 1971 roku, wybuchł bunt więźniów. W ciągu kilku dni zginęły 43 osoby, w tym osadzeni i pracownicy jednostki. Shawcross karę ukończył w Auburn. Odsiedział ledwie 22 miesiące z zasądzonych 5 lat więzienia. Zwolniono go w październiku 1971 roku za dobre sprawowanie oraz pomoc udzielaną strażnikowi podczas zamieszek w Attica. Powiedzmy, że wrócił do normalnego życia w rodzinnym Watertown. Linda rozwiodła się z nim, gdy był jeszcze za kratami. Teraz podjął pracę w Wydziale Robót Publicznych jako złota rączka i ożenił się po raz 3. Penny Nicole była szkolną koleżanką jego siostry, Ginny, i miała już 2 dzieci. Arthur twierdził, że małżeństwo rokowało dobrze. Penny zaszła w ciążę, ale poroniła. Natomiast jego teść
miał nieco inną wersję wydarzeń. Oskarżał zięcia o napaść seksualną na swoją młodszą córkę. Artura uspokajało jedynie łowienie ryb w strumieniach i rzekach wokół Watertown. Wiele dzieci widywało go tam i rozmawiało z nim. Często towarzyszył mu 10-letni Jack Owen Blake, choć jego mama nie pozwalała mu na kontakty z sąsiadem. Rankiem 4 czerwca 1972 roku chłopiec wyszedł pobawić się w pobliżu miejsca zamieszkania Shawcrossa. Nigdy nie wrócił do domu. Matka szukała rozpaczliwie synka, nocą zapukała też do Artura. Shawcross upierał się, że nie widział chłopca od rana. Domyślacie się już zapewne, co spotkało ufnego 10-latka. Jack dał się zwabić Arturowi do miejskiego lasu. Mężczyzna rozebrał go i zmusił do biegania, po czym molestował go seksualnie i udusił. Wiele lat później przyznawał się, że usunął serce i genitalia chłopca, by je zjeść. Raczej jednak poniosła go fantazja. Choć Shawcross był podejrzany, nie znaleziono żadnych dowodów, ani choćby poszlak wiążących go z zaginięciem dziecka. 2 września Arthur zgwałcił i zabił 8-letnią Karen Ann Hill. Zwłoki porzucił pod mostem w pobliżu Black River. Dziecko zostało zgwałcone, okaleczone i uduszone. Byli świadkowie, którzy widzieli Shawcrossa w towarzystwie dziewczynki. Inni dostrzegli go, jak jadł lody na moście, pod którym porzucono zwłoki. Aresztowano go nazajutrz. Po kilku godzinach przyznał się do winy. Przyznał się do obydwu zbrodni. Został skazany za zamordowanie Karen na maksymalnie 25 lat więzienia z możliwością wcześniejszego zwolnienia warunkowego. Niska kara wynikała z ugody, jaką oskarżony zawarł z prokuratorem okręgowym hrabstwa Jefferson, Williamem McClaskim. Jedyne, co liczyło się w akcie oskarżenia, to przyznanie się do winy po aresztowaniu. Za zamordowanie małego Johna nigdy nie został skazany, choć przyznał się do gwałtu i zbrodni, a policji pokazał miejsce ukrycia zwłok, do których wracał, by uprawiać z nimi seks. Karę odbywał najpierw w Attica, a następnie w nowojorskim Greenhaven, więzieniu o maksymalnym zabezpieczeniu, gdzie przesiedział od 1972 do 1987 roku. Odbył karę niecałych 15 lat, z czego pierwsze 8 lat starał się unikać współwięźniów. Zabójcy dzieci nie cieszą się popularnością w zakładach zamkniętych. W tym okresie brał udział w bójkach, kradł, podpalał, odmawiał opuszczania celi. Jednak po latach stał się wzorowym więźniem. Psychiatrzy badali go wiele razy, każdy stawiał nieco inną diagnozę. Żaden jednak nie dostrzegł zmian neurologicznych, ani potwierdzenia urojeń czy halucynacji. Shawcross cierpiał na głęboką depresję i za dużo fantazjował. Ostatni wpis w jego aktach brzmiał: wydaje się być normalną osobą, która wie, że postąpiła źle i chciałaby pomóc sobie wrócić na właściwą drogę, aby ostatecznie powrócić do społeczeństwa. Intrygujące, że ktoś przekreślił słowa normalna osoba i napisał nad nimi ołówkiem psychopatyczny zabójca. W więzieniu odbył kursy ślusarstwa i ogrodnictwa. Doradzał też psychiatrom przy zajęciach z innymi pacjentami. W normalnych okolicznościach zachowywał się zgodnie z, powiedzmy, normą. Wystarczyło jednak poddać go stresowi, a z osoby pasywnej stawał się drapieżnikiem. Nie był w stanie powstrzymać nawodzy swoich popędów. W 1985 roku ukończył szkołę średnią w więzieniu, a nawet zapisał się na kursy uniwersyteckie na Penn State University. Jednak kolejni lekarze i komisje do spraw zwolnień warunkowych nie widziały dla niego miejsca w społeczeństwie.
Mimo to w marcu 1987 roku wypuszczono go na wolność. Gdyby nie szokująca dziś decyzja pracowników więzienia, życie ocaliłoby 11 osób. Uznano, że Arthur Shawcross nie jest już niebezpieczny. Psychiatrzy ostrzegali, że ten schizoidalny psychopata nie powinien wrócić do społeczeństwa. Wrócił i nie potrafił się w nim odnaleźć. Nikt nie chciał mieć za sąsiada byłego więźnia i mordercy. Żaden pracodawca nie chciał dać mu zatrudnienia. Pomieszkiwał wraz z nową dziewczyną, poznaną korespondencyjnie Rose Mary Wally, w Binghamton w stanie New York, potem w Delhi i Fleischmanns. W Binghamton kuratorzy do spraw zwolnień warunkowych zadali bardzo słuszne pytanie. Posłuchajcie. Skoro jego warunki to ograniczenie przemieszczania się na terenie hrabstwa, przestrzeganie godziny policyjnej od 23 do 7 rano, zakaz spożywania alkoholu, niekontaktowanie się z osobami poniżej 18 roku życia, trzymanie się z dala od szkół i innych miejsc, gdzie przebywają dzieci, to dlaczego w ogóle wypuszczono go na wolność? Po interwencji prokuratora 29 czerwca 1987 roku Shawcross i Rosemary zamieszkali w hotelu w Rochester. Lokalne władze nie wiedziały, a powinny były, że do miasta przybył dopiero co zwolniony warunkowo morderca. Arthur zdobył zatrudnienie w firmie gastronomicznej, gdzie pakował sałatki do pudełek. Shawcross i Rosemary zostali w Rochester na dłużej. W październiku przenieśli się do domu przy 241 Alexander Street. W Boże Narodzenie Arthur planował przedstawić rodzinie nową dziewczynę. Bliscy jednak odmówili przyjazdu. Lekko wytrąciło go to z równowagi. Rodzina zwróciła również prezent gwiazdkowy, który wysłał do Watertown. Arthur w tym właśnie czasie nawiązał romans ze wspomnianą na początku odcinka Clarą Neal. Często pożyczał od niej samochód. Wybierał się nim na polowania. Od marca 1988 roku Shawcross rozpoczął serię mordów, głównie na prostytutkach, w okolicach Rochester. 18 marca pojechał na rowerze do Clary, pożyczył od niej auto, Dodge Omni, i jeździł bez celu po okolicy. Przy Lake Avenue, niedaleko rzeki Genesee, dotarł do miejsca, gdzie gromadziły się prostytutki i handlarze narkotyków. Zaczepiła go na swoje nieszczęście 27-letnia Dorothy Dotsie Blackburn. Zatrzymał się. Zgodził się na płatny seks na parkingu za magazynem. Zaproponował wzajemny seks oralny i zapłacił $30 z góry. Dziewczyna rozebrała się i wypełniła jego polecenie. Shawcross utrzymywał, że ugryzła go w penisa i dlatego wpadł w szał. Ugryzł jej waginę i ścisnął dziewczynę za gardło. Straciła przytomność. Pojechał z nią w okolicy swojego ulubionego miejsca do wędkowania. Gdy odzyskała przytomność, zaczęli się kłócić. Udusił ją. Do północy siedział ze zwłokami w aucie. W środku nocy wysiadł, zabrał ciało na most i wrzucił do lodowatej wody. Ubrania i rzeczy kobiety wyrzucił do śmietnika. Następnego dnia umył samochód i zwrócił Klarze. Od tamtej pory bywał wiele razy przy Lake Avenue. Miejscowe prostytutki znały go pod imieniem Mitch. Ciało Dotsie znaleziono 6 dni później w rzece. Woda usunęła do wody. Jedyny specyficzny ślad, jaki pozostał na zwłokach, to rana po odgryzieniu kawałka waginy. Do lipca Arthur nikogo nie zabił. Dopiero gdy zwolnił go szef, który poznał przeszłość Shawcrossa, uderzył ponownie. 9 lipca zginęła 28-letnia prostytutka Anne Marie Stephen, kolejna, którą zabrał w pobliże rzeki i mostu. Rozgniewał się, gdy naśmiewała się z jego problemów z erekcją. Uderzył ją pięścią, upadła na ziemię.
starając się uciec przed nim, wczołgała się do wody. Poszedł za nią i złapał za gardło pod wodą i trzymał tak długo, aż się utopiła. Nic nie zrobił z ciałem. Puścił je luzem w wodzie. Nie chciało mu się go ukrywać. Znaleziono je dopiero we wrześniu. Utknęło w dole rzeki. Shawcross dostał kolejną pracę przy pakowaniu sałatek. Życie wróciło na stabilne tory. Powstrzymywał się od zabijania przez rok. Od lipca do grudnia 1989 roku zabił 9, a być może nawet 10 kobiet. Trzecia ofiara nie była prostytutką. 59-letnia bezdomna Dorothy Killer pracowała jako kelnerka w jadłodajni. Nawiązał z nią przyjaźń, a potem romans. Pewnego razu na jej własne życzenie zabrał ją ze sobą na ryby. Po romantycznym dniu spędzonym na plaży, seksie i łowieniu ryb, schronili się przed deszczem i wdali w sprzeczkę. Kobieta zagroziła, że wyjawi Rose i Clarze prawdę o jego zdradach. Wpadł w szał, podniósł niewielką kłodę i uderzył w bok głowy Dorothy. Zmarła na miejscu. Ciało ukrył pod zwalonym drzewem. Kilka miesięcy później wrócił na miejsce zbrodni i wrzucił czaszkę do rzeki. Zwłoki Dorothy odnaleźli rybacy w październiku. Nikt jednak nie powiązał Shawcrossa z jej zaginięciem i gwałtowną śmiercią. Ciało 25-letniej Patty Eves, uduszonej prostytutki z Lake Avenue, ukrył na placu budowy. 22-letnia Frances Brown udusiła się jego penisem podczas seksu oralnego. Mimo to kontynuował seks po jej śmierci. Media wyczuły seryjnego mordercę kobiet w okolicy. Zyskał przydomki: nocny prześladowca z Rochester, dusiciel z Rochester, morderca znad Genesee River. Dziennikarze porównywali jego zbrodnie do tajemniczego Green River Killer, czyli, jak się okaże po latach, do Garego Ridgwaya. Jedną z kolejnych ofiar Artura była przyjaciółka jego i Rose, częsty gość w ich domu, June Stotts. Spotkał ją nad rzeką w pewien październikowy, ciepły dzień. Pojechali razem na przejażdżkę na plażę, gdzie karmili ptaki i spacerowali, by w końcu udać się w ustronne miejsce i uprawiać seks. W trakcie stosunku Shawcross udusił ją, martwą rozciął nożem, by szybciej doszło do rozkładu. Zwłoki przykrył kocem i zostawił. W tym samym miesiącu zginęły kolejne dwie prostytutki. Jego najmłodsza ofiara miała 20 lat, najstarsza, jak mówiłam, 59. 9 z nich było prostytutkami. Większość kobiet udusił lub zatłukł na śmierć. Ciała okaleczał, co przynosiło mu ogromną satysfakcję seksualną i porzucał w okolicach rzeki Genesee. Ofiary zginęły na terenie hrabstwa Monroe. Tylko jedna, Liz Gibson, straciła życie w sąsiednim hrabstwie Wayne. W tym przypadku profilowanie kryminalne jedynie komplikowało sprawę. Detektywi z pomocą psychologów kryminalnych rozróżniali zbyt wiele modus operandi, przypisując zbrodnie kilku nieznanym sprawcom. Sprytny Shawcross podpytywał policjantów w barach o postępy w śledztwie. Na szczęście nie wszystko mu zdradzono. Przedostatnia ofiara Shawcrossa, atrakcyjna 33-letnia June Cicero, zginęła 17 grudnia 1989 roku. Ciało zrzucił z mostu nad rzeką Salmon. Dwa dni później wrócił z małą ręczną piłą i wyciął waginę z zamarzniętych zwłok, by potem ją zjeść. Ostatnia ofiara, 20-letnia czarnoskóra Felicia Stevens, straciła życie w podobny sposób. Ciało porzucił tam, gdzie zwykle. Zwłoki June Stotts zlokalizowano 3 stycznia. Dwa dni później policja aresztowała Shawcrossa. Posłużono się fortelem.
Po znalezieniu ciała nie usunięto go z zamarzniętej rzeki, spodziewając się, że sprawca wróci, by na nowo przeżywać przyjemność zabijania. I tak też się stało. Arthur pojawił się na moście nad Salmon Creek w Northampton Park, niedaleko miejsca, gdzie porzucił ciało June. Gdyby śledził wiadomości, wiedziałby, że grupa śledcza obserwuje uważnie okolice. Zatrzymał się samochodem z widokiem na potok. Jadł lunch, sałatkę, którą przygotował w pracy, nieświadomy, że jest obserwowany. Policjanci z helikoptera widzieli jego auto i zarys martwego ciała pod lodem. Gdy helikopter zbliżył się, Shawcross odjechał. Dwa radiowozy dołączyły do obserwacji podejrzanego. Arthur przyjechał do pracy swojej żony. Policjanci weszli za nim do środka. Napotkany pracownik powiedział im, że poszukiwany mężczyzna zszedł do piwnicy. Znaleźli go i poprosili o wyjście na zewnątrz. Zapytany, dlaczego zatrzymał się na moście, odpowiedział, że chciał oddać mocz do wody, ale kiedy zobaczył helikopter, postanowił zrobić to do butelki i odjechać. Na razie nie został aresztowany, za to był intensywnie przesłuchiwany. W nocy puszczono go do domu. Następnego ranka zabrano znowu, by wyjaśnił nieścisłości w swojej historii. Znaleziono kolczyk jednej z ofiar w jego samochodzie. Wieczorem przyznał się do zamordowania 11 kobiet. O dwóch z nich policja nie wiedziała. Po 12 godzinach przesłuchań oficjalnie został oskarżony o morderstwa. W listopadzie 1990 roku odbył się proces Shawcrossa. Trwał 3 miesiące i zapisał się jako najdłuższy i najbardziej skomplikowany w historii hrabstwa. Był transmitowany na żywo w telewizji i cieszył się sporą popularnością. Prokurator okręgowy Charles Sigaruza oskarżał Shawcrossa o 10 morderstw na terenie hrabstwa Monroe. Dobrze przygotował się do sprawy. Zanim nadszedł proces, prawdopodobnie wiedziałem o Arthurze Shawcrossie więcej niż on, powiedział później dziennikarzom. Oskarżony próbował przeforsować niepoczytalność i chorobę psychiczną, która zwalniałaby go z odpowiedzialności za popełnione zbrodnie. Psychiatra sądowa Dorothy Lewis podtrzymywała, że doznał uszkodzenia mózgu, posiadał osobowość mnogą, czyli tzw. dysocjacyjne zaburzenie osobowości oraz zespół stresu pourazowego z powodu molestowania w dzieciństwie i udziału w wojnie w Wietnamie. Według Lewis Shawcross był tylko narzędziem prawdziwego mordercy, którym była Bessie, jedna z jego osobowości. Nalegała, by osadzono go w szpitalu psychiatrycznym. Obecni na sali, jak i widzowie w telewizji, nie mogli wysłuchać zeznań na żywo samego oskarżonego. Emitowano jedynie nagrania wideo z przesłuchania prowadzonego w stanie hipnozy. Przesłuchiwała mordercę Dorothy Lewis. Odpowiadał jej piskliwym, kobiecym głosem, że był kanibalem w XIII-wiecznej Anglii. Opisał stosunki kazirodcze z siostrą i matką, jak również makabryczne sceny wojny w Wietnamie. Opowiadał, że głos matki, Bessie, kazał mu zabijać i okaleczać jego ofiary. Profiler FBI Robert Ressler odpierał argumenty obrony. Nie zauważył, by doświadczenia wojenne wywarły taki wpływ na Arthura, jaki sugerowała pani psychiatra. Arthur wspominał wojnę jako doskonałą zabawę. Psychiatra z oskarżenia, słynny Park Dietz, biegły w sprawie chociażby Juna Bombera, Teda Kaczyńskiego, podkreślał, że Shawcross miał antyspołeczne zaburzenie osobowości, czyli mówiąc potocznie, był psychopatą. On również przesłuchiwał oskarżonego. Nagrania przedstawiono na procesie. Shawcross nie mówił mu o głosach matki, ani wielorakiej osobowości. Przy Dietzu nie udawał niepoczytalnego. Ława przysięgłych obradowała 6,5 godziny. Morderca usłyszał wyrok
250 lat więzienia. Zarówno przysięgli, jak i sędzia podzielali opinię, że Arthur Shawcross był winny. W hrabstwie Wayne sądzono go za zamordowanie Elizabeth Gibson. Tym razem nie wypierał się i nie ukrywał za niepoczytalnością. Przyznał się do winy i został skazany na dożywocie. Dopiero później poddano go badaniom, które wykazały, iż Shawcross rzeczywiście miał torbiel uciskającą płat skroniowy oraz blizny na płatach czołowych, odpowiedzialnych m.in. za podejmowanie decyzji i samokontrolę. Dodatkowy chromosom Y i 10-krotnie przekraczający normę poziom porfiryn w organizmie, co prowadziło do agresji, wahań nastroju i napadów wściekłości. Po śmierci trzeciej żony ożenił się z długoletnią narzeczoną Clarą D. Neal 10 lipca 1997 roku w sali odwiedzin w więzieniu w Sullivan. W 1999 roku rozdawał obrazy, szkice i autografy osobom spoza więzienia, które wystawiały je na aukcjach internetowych na eBayu. On w zamian dostawał prezenty, buty i ubrania. Proceder szybko wyszedł na jaw i skazano Shawcrossa na dodatkowe 2 lata odosobnienia za prowadzenie działalności gospodarczej podczas pobytu w więzieniu. Po jego odwołaniu skrócono mu karę do 9 miesięcy. Miał przez 23 godziny na dobę przebywać w izolatce. Sprawa nabrała większego rozgłosu, gdy Arthur ponownie wystawił swoje prace na dorocznym pokazie sztuki więźniów w 2001 roku. Wystawił obrazy z motylami i skrzydlatymi końmi oraz portret m.in. księżnej Diany. Sprzedano 10 jego prac po $540 każdą. W kolejnym roku wprowadzono odnoszący się do wszystkich osadzonych zakaz sprzedaży dzieł sztuki wyprodukowanych w więzieniach. Do śmierci przebywał w zakładzie karnym Sullivan w Fallsburg w stanie New York. W poniedziałek 10 listopada 2008 roku skarżył się na ból w nodze. Przewieziono go do Centrum Medycznego Albany. Zmarł o godzinie 21.50. Miał 63 lata. Arthur Shawcross, niezależnie od tego, czy zostałby skierowany do więzienia czy szpitala psychiatrycznego, powinien był zostać wyeliminowany ze społeczeństwa znacznie wcześniej, niż to się rzeczywiście stało. System wymiaru sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych zawiódł nie pierwszy i niestety nie ostatni raz. Oszczędności w więziennictwie okazały się ważniejsze niż ostrzeżenia psychiatrów. Wypuszczony na wolność drapieżnik sam nie umiał zapanować nad swoimi popędami. Gwałcił i zabijał, jak podpowiadała mu jego natura. Dziękuję za Waszą uwagę. Zapraszam po więcej historii i makabry. Do usłyszenia. Renata z Worka Kości.